na niego spełnia. Panie Jerzy, a my nie mieliśmy się zamieniać? Coś tak słyszałem? Nie, nie, dobra, nie. To co? Okej, okay, dobrze. To ja już się przywiązałem. Hołowczyc mnie nauczył trzymać kierownicę, więc będę zawodowo. Dwoma. Dwoma, no dwoma. Tak, no tak. Pasy. No pasy. No właśnie. Bez pasów to się nic tu nie uda dzisiaj. Co pana sprowadza na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, proszę powiedzieć? A proszę pana, zgłosiłem po raz pierwszy w historii orkiestry. A cóż, jeśli chcecie wziąć łysego Dziewulskiego. Tak. Ale tak. Oddaje pan? Nie, panie doktorze, to moje dziecko. Wiem, że ma pan tam parę fajnych rzeczy w garażu. Natomiast rzeczywiście zgłosiłem na licytację przejazd moim samochodem. A po której stronie? Samochodem wyścigowym. Po której stronie? No niestety, po stronie pasażera. Po stronie pasażera. Ponieważ dzieci się nie oddaje, ani nie przekazuje. A to jest moje dziecko, rzeczywiście. Proszę pana, jeden z najszybszych wozów świata. Rzeczywiście. No ja wiem. Ile on tam jedzie? Ultima GTR, proszę pana, 800 koni, no. Nieco ponad 800 kg. Czyli do 300 dojdzie. Prędkość maksymalna nie jest istotna. O jak to? Istotne jest to, proszę pana, w jaki sposób on hamuje i przyspiesza. Otóż ma rekord świata. Od zera do 160 km na godzinę i do zera hamowanie, proszę pana, ma 9,4 sekundy, nieosiągalny dla żadnego samochodu. No myśmy to kiedyś próbowali na mieście, wyszło nam 10,4, no ale to... No to nieźle, przyznaję. I zgłosiłem, proszę pana, po raz pierwszy ten samochód, ale nie dlatego, że... No, chciałbym się może pokazać, bo to często tak się, że tak powiem, traktuje. Nie. Szlak mnie trafił, kiedy usłyszałem, proszę pana, różnego rodzaju hejt na temat tej orkiestry, wie pan. I powiedziałem, dość, już nie będę wkładał pieniędzy, chociaż oddaję zawsze jakieś tam pieniądze na do puszek. Ale powiedziałem, no nie, chcę pokazać, że mam w nosie ten hejt, mam w nosie pomysły różnych ludzi, że leczyć się nie będą, kiedy zobaczą serduszko z aparatem w szpitalu. No to myślę sobie, no trzeba komuś pokazać ten samochód. Cena wywoławcza? Bez ceny. Okej, okay, czyli ile daje, tyle wchodzi. Ile daje, jeżeli nawet da 100 zł czy 500, to wchodzimy, ale warunek jest oczywiście jeden. Nie możemy tego robić dziś, tak jak to robi Krzysztof Kołowczyc, na przykład jeździ dzisiaj. Mogę to robić wtedy, kiedy temperatura wzrośnie do powyżej 18 stopni. A. I albo jazda, no powiedzmy sobie taka nieco ostrzejsza w niektórych warunkach miejskich, albo też tor wyścigowy w Poznaniu zaproponowałem, oczywiście. Musi być plus 18, bo potrzeba nagrzać opony, tak? Wszystko? I opony, proszę pana, i samochód ten rzeczywiście, no musi mieć określone parametry w trakcie ruchu. Poza tym przeważnie, że na półslikach albo na slikach, w związku z czym, no niewykonalna jest jazda. Ale to też, to zima to jest nie najlepszy czas dla pana, nie? Bo z dzieckiem nie można wyjść na spacer w ogóle. Zima, proszę pana, dla tego samochodu to jest głaskanie. Wie pan, dziecko zawsze się całuje, głaszcze, wie pan, pieści. A ja ten samochód, proszę pana, rozbieram po lecie, a więc po wyścigach. Kontroluję podzespoły, wymieniam to, co trzeba. Następnie składam to z powrotem do kupy i mniej więcej w kwietniu już jestem gotowy. Wystarczy, że moi koledzy z takiej grupy, z której wspólnie się ścigamy na różnych torach w Europie, nawiasem mówiąc. Ja mam licencję wyścigową AM, więc amatorską, bawimy się. Panie doktorze, no coś na stare lata do cholery trzeba robić. No tak, ale... Nie tylko myśleć o tym, że się kończy, ale że się także coś zaczyna czyli i dla mnie właśnie. Pan jesteś sam dla siebie mechanikiem też, tak? Tak, tak. Ale tak, każda tak. Śrubka znana? Wszystko każda tak? Śrubka. Ten samochód był, proszę pana, robiony przeze mnie osobiście razem z moimi przyjaciółmi mechanikami. Każda śrubka w tym samochodzie była dotknięta i do dziś każda śrubka jest kontrolowana. Samochód jest absolutnie naprawdę profesjonalny i proszę mi wierzyć. Ale bity był? Bity był kiedyś czy nie? No tam ktoś, wie pan, wjechał mi, ale otwarcie panu powiem, wjechał Koenigseggiem na torze pod Wenecją. Delikatnie. No ale trzasnął mnie. Czyj większy był ból? Zapewniam pana, że jego. Nie mówi. Nie mówi, ja się uratowałem. To ile on pali na stówkę? Uczciwie? No, oczywiście, podczas wyścigu 100 na 100. Tak, no, to niezła akcja do zlicytowania. Tak, rozumiem, że za paliwo płaci właściciel. Nie, tak? Wszystko moje koszty i to jest jakby oczywiste. Pytają mnie między innymi w mailach, czy będę mógł usiąść i wyczuć tą prędkość maksymalną tego samochodu, jak się będę czuł, prawda, i tak dalej. Ja zawsze ostrzegam, przy właściwej torowej jeździe będziesz wymiotował. Tak? Tak. Super. Tak to niestety wygląda. No,
Sprzątanie też na koszt właściciela, jak rozumiem. No tak, niestety, już trzeba się z tym pogodzić. Nie, ale rzeczywiście, to musi... I to naprawdę nie prędkość wtedy ma znaczenie, tylko tempo zmiany, kierunku jazdy i tak dalej? Tak, zdecydowanie. Wie pan, ten samochód ma... Często ludzie rozmawiając o samochodach, o ich parametrach technicznych, ekscytują się, proszę pana, prędkością maksymalną. Ona nie jest najważniejsza. Taki Veyron nie osiągnie, proszę pana, takiego przyspieszenia i takiego hamowania od 0 do 160 km na godzinę i do zera, bo przekracza prędkość mniej więcej 10 z kawałkiem. Czas 10 z kawałkiem. Natomiast ten samochód ma odnotowany w księdze Guinnessa rekord świata 9,4 sekundy. Patrzę na tą trasę tutaj i właściwie my za chwilę będziemy jechali tą samą drogą. Ale tutaj... Tu tylko... jeździłem. No właśnie tak. My ją pokonamy teraz, tylko myślę sobie... Rzeczywiście. Ale jesteśmy tu w tym samym miejscu niechcący, ale tu jest tyle dziur, że to auto... Jak ono się zachowuje na dziurach? Bo tutaj nie jest to nie ten samochód, który tutaj widzimy. To jest inny samochód zupełnie. To jest taki samochód, jakbyście państwo otworzyli dzisiaj stronę z samochodami startującymi w Le Mans i zobaczyli przepiękny wóz z kapitalnymi spoilerami, splitterami, z kapitalną płetwą pionową. Wie pan, to jest samochód tak, jakby był zdjęty bezpośrednio z toru wyścigowego. Wystarczy wejść na Google, klikać Ultima GTR, jest Dziewulski, tam jest jak, byk, wszystkie zdjęcia będą. No ale oprócz tego, że tak powiem... Ale dla niego ważna jest nawierzchnia, to znaczy, żeby właśnie nie było nierówności, no bo rozumiem, że wybić kierownicę w sekundę na jakiejś dziurze to jest prosta rzecz. No. 5 cm od asfaltu znajduje się przedni splitter, więc może pan sobie wyobrazić, że jazda po mieście jest swoistym nękaniem tego samochodu. Ale ja... O właśnie, to jest ten samochód, który państwo w tej chwili widzicie. Przepiękny, naprawdę, proszę mi wierzyć, jest... Patrzy, jakby jest... na kobietę patrzył na mniej więcej. Oczy się świecą od razu. Jestem zachwycony tym samochodem. Wie pan, zachwycony jestem jego możliwościami, jego parametrami, wie pan. I tym, że cokolwiek tam, wie pan, stuknie, puknie, zaskrzypi. To ja wiem, o co chodzi. To ja wiem, która śrubka to robi. Także... Także ten czas zimy jest dla mnie właśnie takim czasem w tej chwili poprawiania, naprawiania. Ja pół żartem, pół serio oczywiście pytam, na którym fotelu można skorzystać, no bo rozumiem, że to nie jest auto, do którego można wejść jak do każdego innego i wiedzieć, jak nim jechać, prawda? Absolutnie tak. Trzeba przede wszystkim wiedzieć, w jaki sposób uruchomić ten silnik. To nie jest taka prosta sprawa, jest określona procedura. Procedura na uruchomienie silnika? Tak, jest procedura. Trzeba pamiętać, które pompy włączyć, które pompy wyłączyć, w jaki sposób uruchomić pompy, które uruchamiają przepływ paliwa między lewym a prawym bakiem, wie pan, to jest bardzo skomplikowana zabawa. I po 15 minutach już można ruszać, tak? No i powiedzmy sobie po kilku godzinach takiego treningu, bo proszę pamiętać tak, że on ma pełne sterowanie elektroniczne w kierownicy, więc tak jak ma pan formułę... A, czyli biegi zmieniam w kierownicy? Nie, tak też, biegi nie, biegi zmieniam ręcznie, ponieważ nie zdecydowałem się, proszę pana, na przełożenie automatyczne z uwagi na potężną moc, jaką przenosi ten silnik. Co prawda mam skrzynię biegów od Porsche w tym samochodzie. Nawiasem mówiąc, półosie w samochodzie są półosiami McLarena, więc może pan sobie wyobrazić, że muszą być trzymać. Zaczynam sobie to wyobrażać, tak. Potężny moment obrotowy. Ale chciałem przedłużyć żywotność tego samochodu. Wiem, że skrzynie w takiej sytuacji niestety mają dużo problemów. I naprawa takich skrzyń, no niestety omija mnie, ponieważ ja na automatycznych skrzyniach kompletnie nie znam się, nie mam o nich pojęcia. Ale różnego rodzaju praca przy że tak powiem, pewnych zmianach wynikających z potrzeb samochodu i także ustawienia ECM-u jest w kierownicy, a więc mam możliwość, wie pan, przyciskami w odpowiedni sposób regulować parametry. Czyli prawie jak w Formule 1. Oni to mają tak, że wsiadają i dopiero im się wkłada kierownicę i zanim wysiądą, muszą wyjąć kierownicę. Więc dokładnie tak jest. Wygląda, tak? Tak. I to jest, proszę pana, pełna elektronika. To prawie jak u nas. Pełna elektronika znajduje się w kierownicy i przy pomocy nawet wyjęcia kierownicy mogę z odległości 2-3 metrów dokonywać zmiany parametrów w samochodzie, tak, co bardzo dziwi ludzi często. Książka, jak rozumiem, w dodatku, tak? Czyli jak już się przejedziesz i przeżyjesz, co wymiotujesz, to wymiotujesz, ale później jeszcze na do widzenia, poklepanie po pierwszym. Bo ci troszeczkę ulży. Jerzy Dziewulski o terrorystach w Polsce. Książka, panie doktorze, z kolejną książką. Pamięta pan, rozmawialiśmy kiedyś. Tak. Otóż, dlaczego o terrorystach w Polsce? Przeżyć nie ma. O właśnie.
Dziękuję. Zacytowałem ja tylko, na to czekałem. Zacytowałem tylko rząd. No, nie ma tu terrorystów, bo nie ma tu uchodźców. Często, proszę pana, mówimy o tym w takich oto kategoriach. Terroryzmu i nigdy terrorystów w Polsce nie było. Bzdura. Był terroryzm i byli terroryści. Udowadniam to w tej książce, wskazując kto, kiedy, gdzie, z kim, w jaki sposób handlowali bronią, w jaki sposób próbowali nielegalnie wywozić ludzi skazanych przez Yassera Arafata, proszę pana, z Polski bezpośrednio do Palestyny. Wskazuje także mniej więcej czas, wskazuje także tych, którzy dokonywali zamachów na samoloty, a których traktowało się jako ludzi, którzy chcieli wylecieć do lepszego świata. Panie doktorze, czy gdyby dzisiaj, kiedy rządzi PiS, ktoś powiedział, nie mam ochoty żyć w tym kraju, w związku z czym uprowadzam samolot do lepszej demokracji, to powiedziano by, że to jest ucieczka? Nie, panie doktorze, krzyczano by, że to jest zamach terrorystyczny. No, porwanie, no. Ale mało tego, kiedy panie Kępy podpalono drzwi, drzwi jej biura, człowiek został oskarżony o terroryzm. W związku z czym mówienie o tym, że w Polsce nie było terroryzmu, a ja ostatnią bombę rozbrajałem w dniu wyboru Lecha Wałęsy na prezydenta. W Warszawie? W Warszawie na Lotnisku. I nikt o tym nie wie. Bo, otwarcie panu powiem, pisanie o tym w tak pięknym dniu, takim dniu wielkiej demokracji, wie pan, byłoby niestosowne. Ale gdzie ona? Ktoś ją podrzucił? Na lotnisku. Ale w jakieś miejsce konkretne? Na lotnisku, na dachu. Była pod jednym ze stropów, proszę pana, miało zawalić się praktycznie biorąc całe lotnisko Okęcie. Proszę mi wierzyć, to jest pełna dokumentacja. Zatem były zamachy terrorystyczne także w demokratycznym kraju już. Ja to opisuję, ponieważ chcę ludziom przybliżyć czas przeszły. Jeżeli mówimy o terroryzmie dziś, to pamiętajmy, jakie były związki krajów socjalistycznych z terroryzmem. Byli dobrzy i źli terroryści. Czyli tacy terroryści, proszę pana, których wspierały kraje socjalistyczne, to byli ci, którzy walczyli o słuszną sprawę. Natomiast wszyscy ci, którzy byli, pochodzili z Zachodu i nazywali się na przykład, wszyscy nawiasem mówiąc, nazywali się w pewnym okresie na czerwono, frakcja Czerwonej Armii, Armia Czerwona, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To byli źli terroryści. Dobrze, przepraszam. Bo oni, że tak powiem, niszczyli tą demokrację zachodnią. Ten czas się skończył. 11 września jasno udowodnił nam wszystkim, że w tym dniu terroryści przegrali. Dlaczego? Bo nikt od czasu 11 września nie mówi, że jest dobry i zły terroryzm. Jest jeden terroryzm, z którym po prostu walczymy. Ta książka, proszę pana, pokazuje niektóre elementy naszych ćwiczeń, naszych, proszę pana, treningów. Wykazujemy ich pewną niezwykłość. Dlatego chciałbym, żeby ludzie przeczytali o tym, zobaczyli, że to nie było tak, że był milicjant, który w kaburze nosił często kanapki. No bo wówczas przestępców nie było, wie pan, nie było do kogo strzelać. Otóż było do kogo. Byli przestępcy, tak jest. W związku z czym pokazuje pewną taką ciekawostkę wynikającą z naszych zasad treningowych. Często... Ale co, jak przeczytam, będę wiedział więcej o terroryzmie, będzie wiedział o terrorystach, czy o historii terroryzmu w Polsce. I przeszłości będzie także więcej pan wiedział. O przeszłości terroryzmu tu w Polsce, czy o kontaktach. Wspomniał pan o tej bombie w dniu wyboru Lecha Wałęsy na prezydenta na dachu lotniska Okęcie, ale bo rozumiem, że udało się rozbroić, ale sprawcy się nie udało złapać. No, znowu pan trafia. Wie pan, albo pan ją czyta, albo pan ma intuicję. Nie, pytam, bo dziennikarz ma pytać. Nie? Proszę pana, rozbrajałem ją kilka godzin. To była bomba elektryczna, bomba przy pomocy zegarów, a więc przy pomocy plastycznego materiału wybuchowego, także i trotylu. No jak zwykle oczywiście jeden skłócony ze mną oficer Urzędu Ochrony Państwa wówczas, zdenerwowany tym, że tyle godzin się rozbraja, ja mówię, stary, no to przyjdź i pokaż, jak to się robi, tak. A on mówi, to ile tam jest przewodów? No ja mówię, kilka, no to przetnij czerwony. Ja mówię, to chodź to zrobię, ja ci dam obciążki. Wie pan, no tak to niestety było. I muszę panu powiedzieć, że koniec tej sytuacji jest przedziwny. Mianowicie, oto bowiem kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, w której bombę do samolotu podrzucił funkcjonariusz Wojsk Ochrony Pogranicza, tylko dlatego, żeby ją samodzielnie rozbroić.
panowie z łopu wpadli w pewnym momencie na pomysł, że najprawdopodobniej to może być taki rodzaj pomysłu Dziewulskiego. Sam podłożył i sam rozbraja. Mhm. Niech pan sobie wyobrazi, szukano sprawcy przez kilka lat i nie znaleziono. Ale przede wszystkim skoncentrowano się na mnie. Że być może to jest ten sam pomysł, ta sama historia i ten sam cel. Jak są strażacy, piromani, którzy sami podpalają, żeby później gasić. To i są tacy, którzy podkładają bomby tam samodzielnie i później je rozbrajają. Jerzy Dziewulski. Dziękuję. Trzymamy kciuki za licytację. Niech się uda. No i niech ten, kto będzie z panem jechał, przeżyje mimo wszystko. No, no damy sobie radę. Nie będzie ryzyka bez wrócenia. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Jerzy Dziewulski. Licytować możecie przejażdżkę z nim w tym najszybszym aucie świata. Z rzeczy, które...